Witam 6 stycznia 2023 roku. Święto Trzech Króli. Trzeba uczcić biegiem, modlitwą i oczywiście lodowatą kąpielą. Polecam, zachęcam. Warto. Zachęcam do aktywności, do hartowania ciała. Życzę wszystkiego dobrego. Miłego weekendu. Przyjemnych, zdrowych i aktywnych Świąt Trzech Króli. Wszystkiego dobrego. Hej! Pa, pa! Do następnego. Świąteczny bieg Trzech Króli 6 stycznia 2023 roku zaliczony. Około 15 km biegu. Także zachęcam i pozdrawiam i zdrówka życzę. I za chwileczkę zmarznięty. Od środka oczywiście rozgrzany. Rozbije tylko lód w wiaderkach, bo deszczelniczka przemarzła. I oczywiście jeszcze chłoda nie będzie. Także życzę jeszcze raz zdrowia, aktywności, radości życia, zdrowych, pogodnych Świąt Trzech Króli i cudownego weekendu. A jutro o 13:00 bez względu na temperaturę wskakuje do Narwi. Hej, papa, do zobaczenia na plaży.
sobie pobiegu 6 stycznia 2023 roku. Nie ma śniegu i trzeba się zadowolić lodowatą kąpielą. Oczywiście kanot postawione, wiaderka z wodą, to pięknie woda przymarznięta. Trzeba wyrzucić trochę lodu. Zachęcam do takich aktywności, do kąpieli. Ręce oczywiście po biegu, jak to się określa, potocznie zgrabiałe, więc mogę zamknąć, ale to nic. No i cóż, za moment świąteczne trzech króli, co prawda, to nie powinienem mieć 3 wiaderka, a mam tylko 2. No dobrze. Także życzę wszystkiego dobrego. Zdróweczka, miłego dnia, wesołego, świątecznego, no i oczywiście miłego weekendu. I jeszcze. Hej, pa, pa! Wesołego dnia, radości i aktywności. Hej!